Dzień dobry. Wstałam. Dopiero widać. Dopiero, że wstała. Oczy włożyła. Przyjrzała na oczy. Robię kawkę. Kawkę na obudzenie. Wczoraj był... Tak, wczoraj był nowy rok. Nic nie kręciłam. Jak zwykle. Bo iż ponieważ... Co to tak źle? Coś źle tu. Niektórzy w Sylwestra przesadzili. A nie ja. Nie ja. No, przesadzili, leżeli długo. Nie chciałam tutaj, wiecie, zagłuszać spokoju wewnętrznego. Ale było fajnie, powiem wam. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, no. Ale tak szybko minęło, że ja nie wiem. Człowiek nie obejrzał, już była północ. Wróciliśmy do domu, to było... Przed trzecią jakoś chyba. No, jakoś tak było. Więc posiedzieliśmy. A teraz co? Trzeba iść do pracy. Skoczyć w normalny tryb znowu. Pracowniczy. No, gdzie mój kubek? Daj mój kubel. Jest mój kubel. I tak myślę, co gotować. Kawku się kończy. Bo mamy jeszcze na dzisiaj resztę flaków. Więc na dzisiaj... A, mleko. Jakby się ktoś dziwił, czemu mleko z żywca, bo to jest to owsiane. Tylko jak pokazywałam, to mi spadło i się rozwaliło. Musiałam przelać. A to drugie muszę sobie wziąć do pracy. O, łyczek kawy. Wczoraj jeszcze na wieczór opierdzieliłam jogurt od jogurta. Tak, moi mili. Jak wam Sylwester minął? Spokojnie? Spokojnie czy z hukiem? Myśmy petardami nie strzelali. Bo i po co? Chociaż mężu tam chciał, ale na szczęście zapomniał zakupić.
mnie to tam do szczęścia nie jest potrzebne, nie? Ja się tak się zastanawiam, czy włosy myć, czy nie myć. Chyba pójdę umyć w razie czego. Kiedy wstaję, mam normalne, a po tam 2 godzinach już nie są normalne. Czy ktoś z was był na balu sylwestrowym z przebierankami może? Kurczę, ja nigdy nie byłam na takim balu. Jakoś mnie nie ciągnie. Bo wiecie, w domu to w domu, a u kogoś to u kogoś. Znaczy, jeżeli idę do kogoś, to u kogoś, do kogoś, gdzie się czuję jak w domu, oczywiście. Żeby czuć się swobodnie i wiecie. Nie było jakiś tam, nie? Ale wiem, że są osoby, które lubią po balach biegać. Znam takie. No ale każdy robi to, co lubi, nie? Ja tam nikomu nic nie zabraniam, ale nikomu nic nie narzucam. I to tak właśnie. No i co wczoraj? Wczoraj trochę ciuchów poskładałam. Ciuchów, ubrań. Ale szybko się znudziłam tą robotą. Chociaż chęci były na tyle, że mówię, całą garderobę ogarnę na tip-top. No ale niestety po 2 miskach czy 3 złożonego ubrania na nowo, no bo część miałam już złożonych, ale po prostu poukładałam sobie kategoriami, że wiecie, dresy do dresów, bluzy do bluz, swetry do swetrów, wiecie o co chodzi. I oczywiście do składania też było sporo, ale nie dałam rady, nie. Stoją dwie miski jeszcze do składania. Bo wczoraj jeszcze ściągnęłam suszarki, bo prałam pranie w nowy rok. Nie wiem, czy to dobrze. Nela mi się tu pałęta pod nogami. Rysiu zjadł, wyszedł, a ta się tu pałęta. Pałęciarz po prostu. No i tak, moi drodzy, widzicie, i zaczynamy od nowa. Zaczynamy od nowa. No ale widzę, pogoda tam wiosna. Słoneczko, chociaż teraz jakieś chmury naszły, bo jak wstałam, to mi słońce w okno waliło ostro. No i tak myślę, co gotować, bo mam piersi, które zamroziłam, nie? To nie wiem, czy na jutro wyciągnę piersi, zrobimy piersia kotleta. Może ja wyciągnę, jak wrócę z pracy, to one się rozmrożą. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj dojemy flaki. A i wczoraj jeszcze jedliśmy, bo mimo że zrobiłam dużo mniej bigosu niż zawsze, to jakoś nam dosyć sporo zostało i go chciałam też zamrozić. Więc przy okazji zjedliśmy sobie bigos z ziemniaczkami. Lubicie bigos z ziemniaczkami? No, ja dawno nie jadłam. A wiecie, ja nawet z bigosu robię łazanki, nie? Kupuję makaron. To w sumie obojętnie, jaki może być ten łazanek, a może być tam jakieś świdry czy jakieś rury. No i mieszam z bigosem i takie ala łazanki też mamy. Więc mam 3 paczki bigosu. Jedną większą, 2 mniejsze. Zamrożone w razie czego. To właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić tych łazanek z tego, co jest.
ciężko stwierdzić. Na co będzie smak i żeby było szybko, szybko, przede wszystkim szybko. Bo na wieczór jak ja wracam, to zanim coś zrobię, to już jest późny wieczór i potem nie chcę zapychać się tak aż. Nie wiem, coś pomyślę. No. I to tak zaczynamy. Nowy rok. Nowy rok przebimbany. A od dzisiaj bierzemy się. Ciężki tydzień czeka. Bo ja robię 7 dni pod rząd z weekendem. Poniedziałek mam wolny później. Więc okej. Więc może być. No, to ja się idę szykować. Do pracy sobie wezmę jogurt chyba, bo tam został jeden. Chleba też nawet niewiele jest. Trzeba będzie, o, tyle. Tyle chlebka zostało. Więc trzeba będzie wskoczyć, kupić chlebek. Ktoś kupi. I będziemy myśleć dalej. Chyba że ogórkową, bo mam ogórkowe. Kiszone ogórki ogórkowe. O, to może walniemy ogórkową, he? Świetanki też jest. To może nie będzie durny pomysł. Ale zaś nie mam marchewki, mam tylko seler mi został. Zawsze coś, nie? Ja pierdzielę. Zawsze coś. Zupa bez marchewki to nie zupa. Musi być marchewa, chociaż kawałek. No to ja się idę ogarniać, szałerować. Bo już wczoraj mi się nie chciało. Na wieczór. Wolę tak, wiecie, rano na świeżo. Więc idę. No i się ogarniamy. W ogóle to życzę wam wszystkiego dobrego, no oczywiście. Ale dziękuję za wszystkie życzenia. Mam nadzieję, że wszystkim, a przynajmniej większości udało mi się odpisać. Bo już trochę się nie mogę połapać w tym wszystkim. No. Także bardzo, bardzo dziękuję. Witam wszystkich przybywających. A ja się tu ogarniam. Bo mam godzinkę. Była wczoraj też pizza. Córa zamawiała wieczorem. Tam zostały 2 kawałki, to już schowałam do lodówki. Była pół inna. Ale karton leży, bo tu kotków miejsce, bo sobie upodobały. O, już idzie Nela. O. Więc niech sobie poleżą. Rano to w ogóle jak się obudziłam, to 2 spały.
na kartonie. O, weszła i zeszła. Masz na ziemi, masz pod stół ci tam, masz. Sobie tu leżcie. O kurde, ten liść mi przeszkadza, bo stoicie na gwieździe. Chciałam poprawić i wyłączyłam. Także widzicie. Postanowień na nowy rok nie mam chyba. Chyba nie mam. A tu mi jakiś bombolak wyskoczył. Nie mam, będzie co ma być. Nie ma się co nastawiać. To i tak zresztą nie działa. Że człowiek sobie pomyśli i się spełni, więc może kiedyś, nie? Nie w tym roku, tylko kiedyś. No. Będziemy po prostu dążyć, żeby było nam lepiej. Żyć. Ale to się wszystko okaże. A nie chcę się nastawiać, że będzie nie wiadomo co. No. Już po szałerze człowiek to od razu inaczej, nie? Wygląda i mówi. Już obudzony. Ale tak bym sobie w wannie poleżała, mówię wam. Ja teraz zaglądam na te domy mieszkania. To tak przede wszystkim patrzę, żeby wanna była. Znaczy przede wszystkim, no. Jedną z rzeczy, na którą patrzę. Bo to takie moje zamarzenie. Żeby mieć wannę. Tak bym sobie w wannie poleżała, że nie macie pojęcia. Ale zawsze coś jest nie tak. Jak już wiecie, fajnie cenowo, to lokalizacja jest zła. Jak jest już fajna lokalizacja, to zaś nie można zwierząt. I w kółko coś, nie? Nie dogodzisz, nie dogodzisz. Wybredny klient jestem. Także mam nadzieję, że coś prędzej czy później to się znajdzie, coś wpadnie. Bo codziennie oglądam ogłoszenia. No ale na razie nic, na razie nic. Jakby dużo by dało, jakby człowiek kasy miał, nie? Worek kasy jakby miał na zbyciu. To by wiele pomogło. No ale jest jak jest. Delcia się patrzy, co ja robię. Maluję gębę, bo idę do pracy. No. A Rysiu poszedł w długom. Poszedł teren obadać. Mógłby zaraz wrócić, no.
To widzicie, ja się na nic nie nastawiam. Bo ja jestem bardzo narwana w temacie. Jak coś zobaczę, czy coś sobie ten, to zaraz bym chciała już teraz, nie? Gdzie potem człowiek się dwie noce z tym prześpi i stwierdza, że to głupota. Na sam koniec. No ale nie ma co. Nie ma co się porywać. Trochę zostawimy. Parę tematów. Niech idą własnym biegiem. Bo często przynajmniej ja tak mam, że jak nic nie robię, to się lepiej robi, niż jakbym coś robiła. Jeżeli rozumiecie, o co chodzi. No. Czasami lepiej nie interweniować. Trudne słowo. A, zobaczymy. Jak to wszystko wyjdzie. Na razie się będziemy zmagać z codziennością. Czyli praca, dom. I się martwić o to, co ugotować. A tam reszta rzeczy na spokojnie. Bez żadnych, wiecie. Bez ściśniętych pośladów. No, powiem wam, że ta końcówka roku to mi dała do wiwatu. Jakoś tak, nie wiem. Nic nie chciało się zgrać. Boże, a ten pryszczol to... Naprawdę... Cierwieny. Nie, ogólnie cały zeszły rok był w sumie dobry, no tylko ta końcówka taka emocjonalna. Nie umiem tego zakryć, no. To jest pryszczem na wierchu. Ale mówię, nie ma co się. Tylko żeby się nie denerwować. Nie stresować. A myślę, że jakoś to pójdzie. Dobrą stronę wszystko. A jak mówię, postanowień jako takich nie ma. No, ale plany są. Jeszcze z zeszłego roku. Więc... Będziemy dążyć w tym kierunku, no ale nie po trupach. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? To się może wszystko jeszcze 50 razy w życiu zmienić.
Dlatego ja nie wiem, nie wiem, jak to nam wszystko wyjdzie. Jak patrzy na mnie, co ja robię. O, idzie. Idziesz? Idziesz tu? No chodź tu. Musisz tu bliżej podejść, żeby cię było widać. Ty. Zainteresowana? Co tu się odwala, nie? No, zobaczymy. A wiecznie, wiecznie coś, nie? Wiecznie coś stoi na przeszkodzie. W jednym, w drugim czy trzecim temacie. Ja nie mówię o konkretnej rzeczy teraz żadnej, tylko ogólnie o życiu. Wiecznie coś. Na przeszkodzie stoi. No ale co? Co zrobimy? Co zrobimy? Nelcia, co zrobimy? Ja się skupię przede wszystkim na pracy. Bo bez pracy to nic nie zrobimy, nie? Nie będzie pieniędzy, to nic nie zrobimy. Może wprowadzimy jakieś oszczędności, tylko nie wiem, czy się da większe. W moim przypadku, no, no zawsze się da. Zawsze się da. Ale... Ale po co czasem, nie? Czasem to nie warto. Muszę jeszcze to wszystko przemyśleć. Jak to wszystko zorganizować? Żeby nam było łatwiej, lepiej i przyjemniej żyć. Bo moje dotychczasowe tutaj pomysły nie... No nie sprawdzają się, nie sprawdzają. Dlatego nie wiem. Co nam los przyniesie? Ale tego to nikt nie wie. Miejmy nadzieję, że same dobre rzeczy nas czekają, nie? W tym nowym roku. Bo człowiek całe życie dąży, żeby było lepiej. A ciężko, ciężko to ruszyć. Chociaż niektórym może się wydawać, o... Jak ci brakuje pieniędzy, weź kredyt, nie? No. Ale kredyt to
Teraz kredyt. To by mnie chyba głowa codziennie bolała na samą myśl. No ale nigdy nie mów nigdy, nie? Jak to nam... wyjdzie finalnie wszystko. Nigdy nie wiemy. A kiedyś myśląc, że jak będę w tym wieku, co teraz, czyli w wieku 40 lat, tak, 40 lat minęło, to będę już ustawiona, nie? Będę ustawiona. Będę super dobrze zarabiać, będę miała świetną chałupę, żadnych problemów. A to tak nie idzie, bo to tak nie działa. My czasem głowa boli od myślenia. No. A to nie tędy droga, nie tędy. Dobra, ja ogarnięta. Mej więcej. Dosuszę włosy, ubiorę się do końca. Bo za 40 minut wychodzę. Ciekawe, co tam w pracy. Mam nadzieję, że wszystko po staremu, że przez 2 dni się nic nie zmieniło. Na moją niekorzyść, bo i takie bywały niespodzianki, a my tego nie chcemy. No, także ja się idę ubierać, dosuszać włosy, bo tu mam jeszcze z tyłu mokre. O, włos. O. A wam życzę wszystkiego, wszystkiego, co chcecie, najlepszego. Pa!